Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na film z moimi nowościami kosmetycznymi. Część z tych kosmetyków kupiłam, a wśród nich jest jeden bardzo ekscytujący kosmetyk. Zresztą zaczęłam go już stosować, kupiłam go z Waszego polecenia, więc zobaczymy jak będzie dalej, co on zrobi pod moimi oczami, już troszeczkę zdradzam, ale też mam kilka bardzo ciekawych kosmetyków, które przyszły do mnie w paczce PR-owej z drogerii internetowej Pigment. Bardzo dziękuję za życzenia. No zobaczymy, jak te kosmetyki mi się sprawdzą. Może rzeczywiście któryś z nich trafi do ulubieńców. Tak tu zostało napisane. Serdecznie dziękuję za tę przesyłkę. Było bardzo miło ją dostać, otworzyć i zapoznawać się z poszczególnymi kosmetykami. Część z tych kosmetyków znam, dwa. Znam natomiast, tak dobrze mówię? Chyba tak. Natomiast no, niektóre z nich na pewno zacznę używać. Co do jednego mam obiekcję i chyba od tego kosmetyku zacznę. Jest to szampon w kostce. Ostatnio, chyba pod ostatnim filmem, jedna z Was mówiła mi, żeby właśnie przetestować taki szampon w kostce, bo jak wiecie, nie mogę znaleźć dobrego szamponu w tradycyjnej formie, z tym, że ja już miałam jeden taki szampon, chyba z marki 4 szpaki i on mi się nie sprawdził, natomiast ta kostka, ten szampon w kostce jest przeznaczony do włosów suchych i zniszczonych, więc chyba przetestuję. Zastanawiam się, bo no jednak taki szampon, który mi się nie sprawdza, mogę komuś oddać, a już taką kostkę, którą wiecie, dotykam swoich włosów, to nie wiem, no ale komuś bardzo bliskiemu myślę, że będę mogła oddać. Mam nadzieję, że się sprawdzi, że nie będzie problemu z przekazywaniem dalej. A czuję przepiękny zapach. No przepięknie pachnie ten szampon i mamy tutaj mleko, miód i owies. Tak. Emolientowo-proteinowy szampon. Jeśli miałyście właśnie ten, to koniecznie napiszcie mi, jak się u Was sprawdził. Zresztą o wszystkich kosmetykach, jakie tu będę Wam pokazywała, zostawcie komentarz. Znaczy, możecie przekazać mi swoje informacje, jeśli stosowałyście, macie jakąś opinię, to z przyjemnością przeczytam, zapoznam się z Waszą opinią. Więc to jest pierwsza taka nowość. Dostałam też pomadkę. Jest to pomadka ochronna, brzozowa z marki Sylveco. Ja nie miałam jeszcze takiej pomadki, a mam ich całe mnóstwo, nawet tu w szufladzie, bo w torebce oczywiście mam, na biurku w pracy mam, przy łóżku, na szafeczce też mam taką pomadkę ochronną. W tej chwili używam tutaj w domu, tak najczęściej, tę z marki Fresh Sugar Therapy i mam taką miniaturę balsamu do ust z marki Sensai. Zawsze jak robię jakieś zakupy głównie w Douglasie, bo tam jest ta marka na wyłączność, to panie zawsze mi wrzucają właśnie tę miniaturę. Taka gęsta maść, taka jak, zapomniałam jak się nazywa, taka specjalna maść do ust, w każdym razie bardzo dobra, ale chyba wolę tę właśnie w formie pomadki. To jest miniatura, a świetnie się sprawdza, ale zobaczcie, taka miniatura. Więc ona starczy naprawdę na bardzo, bardzo długo. Ja nie mam jakiegoś większego problemu z ustami, ale odkąd no, nosimy maseczki, to jednak zauważyłam, że gdzieś tam te moje usta lekko pękają. Nie wiem, czy od maseczki, czy nie od retinolu, bo jednak ten retinol też nakładam wokół ust. Więc w tym roku jednak te pomadki częściej używałam niż w poprzednich latach. Natomiast ta brzozowa z betuliną jest mi nieznana do ust wrażliwych, spękanych i przesuszonych. Więc jak już wykończę te, które zaczęłam, to wtedy może będę używała tę, albo zostawię na rozdanie, bo widzę, że do listopada następnego roku ma termin ważności, więc nie wiem, czy się uporam do tego terminu z tymi moimi. I teraz
kosmetyk, który już miałam i który Wam polecałam. Bardzo dobry olejek, taki regenerujący z marki Dalchemy. I widzę, że to jest doskonałość roku, Twojego stylu 2018. To też jest miniatura, ale ona starcza na długi, długi czas. Buteleczka z pipetką i ja ten olejek nakładałam na całą twarz, ale też dodawałam do kremów. Jak miałam taką potrzebę mocniejszego takiego natłuszczenia skóry pod oczami, takiej warstwy odżywczej, to odrobinę tego kremu dodawałam sobie, właśnie tego olejku do kremu pod oczy, ale też na maseczki, więc taka miniaturka zawsze mile widziana, tak jak Wam mówiłam, że w ostatnim filmiku, że jednak nie jestem w stanie użyć takich dużych opakowań olejków i jeden z dziką różą z marki Trilogy przeterminował mi się i wyrzuciłam go po prostu do śmieci. I po raz kolejny dostałam żel do mycia twarzy z marki Recibo z wyciągiem z brzoskwini i ten pierwszy, tego pierwszego nie używałam, tego właśnie opakowania w tej tubie, chyba komuś oddałam, albo w prezencie, albo poszło na rozdanie, nie pamiętam, co zrobiłam z tą tubą, no bo ja mam jednak kilka żeli otwartych z Senel, a z Sensum Mare, mam też piankę z Kloshi, mam też chyba olejek z Mia, ale to jest olejek, no właśnie, to trzy żele mam. No kusi mnie, żeby zobaczyć, jaki jest ten zapach brzoskwini, więc też się zastanawię, czy go w końcu przetestuję i przekażę Wam moje wrażenia, zobaczymy. Natomiast na 100% będę używała tego serum z retinolem, z czystym retinolem, koenzymem Q10 i skwalanem z marki Basic Lab. Chyba Wam, tak, na pewno Wam pokazywałam ten retinol, jak wiecie, mam z Murat, już zaczęłam go stosować, no i na pewno będę chciała przetestować ten retinol, bo na wielu kanałach słyszałam, że jest świetny. Nie będę testowała tego kosmetyku, to jest marka The Ordinary i to jest taka baza silikonowa pod makijaż, która ma nawilżać, ale jednocześnie ma chronić skórę przed nadmiernym wydzielaniem sebum, a ja sebum mam praktycznie nie mam. O, coś mi tutaj, jakiś okruszek spadł. Więc no nie mogę po prostu tego kosmetyku przetestować, dlatego że ja marzę o tym, żeby jakaś minimalna warstwa sebum z mojej skóry się wydobyła, więc prawdopodobnie ta baza przesuszyłaby moją skórę. Ja nie stosuję baz ani pod cienie, ani tutaj pod oczy, ani na twarz. Nigdy nie stosowałam. Oczywiście próbowałam różnych baz i nigdy mi się nie sprawdziły, więc sucha skóra i może to dojrzała, to jak najbardziej baza, jeśli mamy, któreś z Was ma na przykład rozszerzone pory, albo macie na przykład tłuste skóry, to jak najbardziej, ale przy mojej suchej to chyba nie byłoby dobre, więc to na pewno zostawię na rozdanie. I tutaj mam bardzo ciekawy krem z marki Mohani. Też wiele o tej marce dobrego słyszałam. Jest to oczywiście naturalny kosmetyk polskiej marki, chyba się nie mylę. I to jest kolekcja norweska, norweski wiatr i to jest krem na noc intensywnie regenerujący. Mamy tutaj 50 ml. Bardzo jestem ciekawa, więc myślę, że za jakiś czas otworzę ten krem i zacznę go stosować. Zobaczymy. Bardzo, bardzo jestem ciekawa. No i czy miałyście? Piszcie, koniecznie piszcie o tych kosmetykach, które tutaj pokazuję, bo jeśli u większości się na przykład nie sprawdzi, to ja chyba też nie będę chciała po niego sięgać, otwierać. Ja jednak wolę, wiecie, przekazywać kosmetyki, które no nie były wcześniej przeze mnie używane. I to jest właśnie cała przesyłka z drogerii internetowej Pigment. I tak, i teraz uśmiecham się.
chyba pod filmikiem z ulubieńcami, tak na pewno, czyli ulubieńcy 2020 roku, i wtedy omawiałam kremy pod oczy. I pod komentarzem, to znaczy Iga zostawiła komentarz i później dołączyła do tego komentarza Agnieszka, jeśli dobrze pamiętam, Agnieszka D. I one właśnie zachwalały krem z marki Bandy. I to jest taka, ja w ogóle zapoznałam się z całą tą serią, to jest taka linia kosmetyków anti-aging, przeciwzmarszczkowych, i wybrałam, znaczy one zachwalały właśnie krem pod oczy z retinolem. Zacznę może od marki Bandy. Ona jest mi nieznana. Miałam chyba jeden kosmetyk i z tego co pamiętam był to płyn micelarny. Jakieś 2, może 3 lata temu kupiłam sobie tak na przetestowanie. Wiem, że w Hebe wtedy była na niego promocja i pamiętam, że bardzo dobrze mi się sprawdził. Natomiast nie miałam żadnego innego kosmetyku. Chyba, że mi coś umknęło, ale nie przypominam sobie. No i jak przeczytałam komentarz właśnie Igi i później jeszcze Agnieszki, i one zachwalały właśnie ten krem, że zrobił no rewolucję pod ich oczami, że skóra rzeczywiście się bardzo zmieniła, oczywiście w tę stronę pozytywną, że zdecydowanie ładniej wygląda, że zmarszczki zostały wygładzone. Nie wiem po jakim czasie, jak możecie dziewczyny, to napiszcie mi, kiedy te efekty zauważyłyście. Natomiast ja no będę testowała, ja już zaczęłam właściwie testować ten kosmetyk i to w ogóle będzie pierwszy krem pod oczy właśnie z retinolem, a on ma dodatkowo tutaj jeszcze witaminę C, tak, czyli retinol połączony z witaminą C, to jest trochę zaskakujące, i to jest witamina C nowej generacji. Więc zobaczę, jak to będzie z tym kremem. Moje pierwsze wrażenia po 3 zastosowaniach jest bardzo dobre, bo skóra była pięknie nawilżona. I tylko tyle mogę powiedzieć, więc oczywiście to jest krem na noc. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że opisy tu na tych opakowaniach są fenomenalne, naprawdę wszystko dokładnie jest napisane i no, polecam Wam czytanie tych wszystkich informacji. Mogłabym tu nawet Wam przeczytać, ale może zrobię takie zbliżenia, żebyście mogły się zapoznać, co tutaj producent mówi. Najważniejsza rzecz to, oczywiście producent mówi tutaj o działaniu retinolu, też mówi o tych składnikach aktywnych i one są bardzo ciekawe. Może Wam tutaj je wymienię, nie będę czytała co dany składnik robi. Mamy tutaj czysty retinol, witaminę C nowej generacji, mamy też witaminę E i olej Burtiti. To jest olej z amazońskiego drzewa życia o niezwykle wysokiej zawartości beta-karotenu i kwasów omega-3. Tu jest tak drobny druk, oczywiście można to przeczytać w odpowiednim świetle. Wszystko jest czytelne, nawet skład jest na pierwszym miejscu, a nie gdzieś tam schowany i wiecie, wydrukowanymi jeszcze drobniejszymi literkami. I tutaj oprócz tego, że wykazane są te składniki aktywne i jeszcze dodatkowo opisane, jak one działają, to też jest wszystko dokładnie napisane, jak stosować ten kosmetyk i jakie mogą być ewentualne początkowe działanie tego kosmetyku. Więc tutaj producent mówi, żeby go używać początkowo co drugi dzień. Jeśli zauważymy właśnie po pierwszym zastosowaniu jakieś podrażnienie, no to żeby właśnie stosować co drugi dzień, później przejść do codziennego stosowania na noc. No i tutaj też właśnie mówi o tym, że skóra może być przesuszona, może się delikatnie łuszczyć właśnie na
początku stosowania tego kosmetyku. Więc tutaj jest wszystko napisane, bo często stosujemy dany kosmetyk, widzimy jakieś efekty niekoniecznie fajne, a producent o tym nie wspomina. A tutaj jest naprawdę wszystko dokładnie opisane i też jest taka informacja, ostrzeżenie, żeby właśnie unikać promieniowania UV, słonecznego, żeby nie stosować też tego kremu z kwasami na przykład i tylko stosować tam, gdzie właśnie punktowo pod oczy, a nie w żadne inne miejsca. Więc świetnie jest to tutaj opisane. Bardzo mi się podoba właśnie to opakowanie z tymi wszystkimi informacjami, ale dodatkowo tutaj jest jeszcze taka ulotka, która opisuje działanie tej całej linii kosmetycznej, więc bardzo, bardzo mi się to wszystko podoba, jeszcze raz to powtórzę. No i myślę, że tutaj jeszcze jest bardzo ważna informacja, mamy aż 30 ml tego kremu, więc na pewno na długo starczy. Bardzo fajne opakowanie z pompką. Sam kosmetyk jest dość gęsty, mogę Wam go pokazać, zobaczcie. To jest naprawdę... O! Widać to? Chyba widać. Gęsty kosmetyk. No i tak jak Wam powiedziałam, zostawia taką solidną warstwę nawilżenia, takiego odżywienia. Ten krem ja czuję po obudzeniu. Oczywiście sprawdzałam to dokładnie, dotykałam tutaj palcami swoją skórę pod oczami i bardzo, bardzo podobała mi się ta warstwa po, nie wiem, tam powiedzmy 10 godzinach ona nadal była właśnie pod oczami. Więc no... Zobaczymy. Te kremy też, ten krem został też przetestowany i efekty można było zobaczyć właśnie po 14 dniach użytkowania. I tu była jeszcze taka bardzo ciekawa informacja. Potwierdzona skuteczność działania. 100% uelastycznienia skóry, 100% rozświetlenia skóry wokół oczu. A dodatkowe efekty: zmniejszone zmarszczki, optymalne nawilżenie, wzrost elastyczności, rozświetlenie, regeneracja i ogólna poprawa wyglądu skóry. Wskazania do zastosowania: przesuszona, ścieńczona i wiotka skóra wokół oczu, wszystkie typy zmarszczek. Więc no, dla mnie to jest... Tak, to jest krem dla mnie, bo ja wszystko to mam i właśnie taką cienką skórę, wszystkie typy zmarszczek, przesuszona skóra, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że uzyskam takie efekty jak Iga i Agnieszka. I dobra, lecimy dalej. Więc teraz tak, to był mój zakup. Krem kosztuje 70 zł. Ja go kupiłam stacjonarnie. Jeśli mi on się sprawdzi, to będę chciała sięgnąć po jeszcze inne kosmetyki właśnie z tej linii przeciwzmarszczkowej. Tak, no to chyba tyle, co chciałam powiedzieć na temat tego kremu. Czekam na efekty. Tak. Jeśli możecie, dziewczyny, mam prośbę do Agnieszki i Igi, jeśli możecie napisać coś więcej, czy zauważyłyście właśnie któryś z tych efektów ubocznych, no, kiedy pojawiły się właśnie te pierwsze dobre symptomy poprawy właśnie jakości skóry, no to bardzo Was proszę, piszcie, żeby się jeszcze inne dziewczyny mogły tutaj i panowie dowiedzieć się coś więcej o tym kremie. No bo ja to tylko tyle, a może i aż tyle mogę powiedzieć. No, czuję to nawilżenie na dłoni. I oczywiście taka, wiecie, minimalna ilość, nie przesadzać tu z dużą ilością. Powiem Wam tylko, że chyba już, nie wiem, czy to powiedziałam, czy nie, bo się już zapętliłam. Ja nie zauważyłam po pierwszym stosowaniu żadnego uczulenia, żadnego podrażnienia, chyba to już powiedziałam, więc trzy razy pod rząd właśnie na noc nałożyłam sobie ten krem. I teraz tak, nie będę nakładała tego kremu na nic innego, na żaden inny
inny krem. Zacznę go stosować już cały czas na noc. Odstawiam wszystkie moje kremy, żeby sprawdzić, jakie będzie jego działanie. Także żadnych emulsji, esencji, no tylko stonizuję swoją skórę pod oczami i na noc będzie leciał tylko ten krem. Więc myślę, że za jakieś tam, nie wiem, powiedzmy za 3 tygodnie powiem Wam coś, co się dzieje, a później, no wiadomo, może już zobaczę to, co chcę zobaczyć. Tak, i jak byłam właśnie w Hebe, bo w Hebe możecie właśnie ten krem dostać, to coś tam jeszcze kupiłam, ale już nie pamiętam, co w Hebe, a co w Rossmanie. W każdym razie w Rossmanie dostałam w końcu kolor mojej ulubionej kredki do brwi i jest to Vibo i mój kolor to jest, jak ty się nazywasz, Dark Brown, tak, to jest Fighter Brow Creator. Zrobię zbliżenia nazwy i tego koloru. To jest kolor odpowiedni, konsystencja kredki odpowiednia i ona jest precyzyjna. Także w końcu znalazłam swój wymarzony kolor. I co ja jeszcze kupiłam? I kupiłam sobie taki cień. Ja go mam dzisiaj na oczach i myślę, że tego nie zobaczycie. Ale zrobię zbliżenie, postaram się tym razem nie zapomnieć, bo przepięknie ten cień wygląda na powiece. Ja uwielbiałam ten cień z Vibo, to był cień Sparkling Eyeshadows, coś tam, nie wiem. I on miał taki kolor miedziano-różowy. Tak, taka... Jak to nazwać? To się jakoś nazywa. No nieważne, w każdym razie... Ten, który kupiłam, jest bardziej złoty, a ten różowo-złoty był dla mnie bardziej odpowiedni. I wydaje mi się, że jedna z Was też mi go poleciła, bo wtedy tam płakałam w którymś filmiku, marudziłam, że on mi się skończył i wydaje mi się, że jedna z Was mi poleciła właśnie ten. No wprawdzie pośród tych kolorów z tej nowej jakby linii nie znalazłam takiego odcienia dla mnie bardziej odpowiedniego. Wszystkie inne, które tam widziałam, kompletnie mi nie odpowiadały, więc zdecydowałam się na to złoto. Czego ja poszukuję właśnie w takim cieniu, czy to prasowanym, czy mokrym, to żeby on miał delikatną bazę, ale na tej bazie takie iskrzące, taki brokat po prostu, ale nie chodzi mi o to, żeby cała powieka tak mocno połyskiwała jedną taflą, tylko żeby była delikatna baza i właśnie takie akcenty no, takiego brokatu, który jest tak bardziej rozrzucony po powiece. Przepięknie wygląda, ale nakłada się go właśnie tą... Można na dwa sposoby. Jeśli nakładam go tą właśnie szpatułką, tą pacynką, to on jest bardziej taki skoncentrowany, bardziej widoczny, nie podkreśla tak mocno załamań tutaj na mojej powiece, a jeśli bym go nakładała palcem, to jest bardziej delikatny, mniej widoczny. Więc tak na co dzień do pracy to paluszkiem, tak żeby jakiś tam matowy cień nie był taki, wiecie, samotny i takie smutne oko, to tylko tak delikatnie nakładam sobie właśnie palcem ten cień. Dzisiaj nałożyłam właśnie tym aplikatorem i on jest taki bardzo mocno widoczny, bardzo mocno połyskujący, przepięknie wygląda. Wydawało mi się, że to złoto będzie takie za złote, ale ono jest takie troszkę zgaszone. Zresztą jak się kładzie też taki cień na taki mokry, na jakiś bardziej matowy, i ma na przykład odcień beżu albo brzoskwini, to złoto troszeczkę jest takie jakby przyćmione poprzez ten cień bazowy. Bardzo ładnie to wygląda, także cieszę się. I dobrze, to już tyle. Kupiłam też w Hebe
Tak, w Hebe moją ulubioną termokurację do włosów, Elbiotica Biovax, a zresztą ta firma też odezwała się do mnie, żebym wybrała sobie jakieś kosmetyki do pielęgnacji twarzy i do pielęgnacji włosów, to w sumie po co ja to kupiłam? Zapomniałam, ale myślę, że też ich poproszę o tą termokurację. Ona przeznaczona jest na dwie aplikacje. Można tę saszetkę włożyć do ciepłej wody, rozgrzać ten olejek. Ja robię to na dwa sposoby. Myślę, że taki ciepły olejek bardziej będzie wnikał we włosy. I tu są trzy oleje, które są idealne właśnie dla moich włosów, czyli olej z maliny morożki, olej z czarnuszki i olej bawełniany. Trzy oleje, które bardzo dobrze regenerują moje włosy. Nie jest to tania kuracja, bo około 10 zł trzeba zapłacić za tą jedną saszetkę na dwie aplikacje, więc no niestety, ale idealne połączenie olejków dla moich włosów. Także może dzisiaj to nie, bo mam świeżo umyte włosy, więc może jutro zrobię sobie tą kurację. Zresztą ja cały czas robię, zwłaszcza chyba przez ostatni rok robię systematycznie, przynajmniej raz w tygodniu, przynajmniej. I włosy wyglądają bardzo, bardzo dobrze. Spróbujcie. I ta malina morożka jest tu oczywiście bardzo dobrze wyczuwalna, więc jeszcze jest taki dodatkowy efekt bardzo przyjemny. I tu jest taka zakrętka, także nie musicie się bać, że jak zużycie połowę, to ta reszta może Wam się wylać. Nie, nic takiego się nie stanie. I kupiłam jeszcze tonik. Obserwuję czas, jaki nagrywam, ale ja widzę, nie mogę się skupić i szybko przekazać Wam informacje. Choć muszę Wam powiedzieć, że zauważyłam, że YouTube woli dłuższe filmy. I to wpływa też, nie wiem, czy one się gdzieś znajdują w proponowanych, nie mam pojęcia, ale zdecydowanie w ostatnim czasie zauważyłam, zwłaszcza po vlogmasach, że filmy długie gdzieś tam YouTube chyba bardziej promuje. Nie wiem, czy to jest takie moje złudne jakieś wyobrażenie, czy obserwacja, ale jednak chyba YouTube woli dłuższe filmiki, więc wiem, że Wy też, więc wszyscy tutaj będą zadowoleni. W związku z tym, że tak bardzo polubiłam ten płyn micelarny z Bielendy z tą różową glinką, no to kupiłam sobie tonik z Bielendy. Nie, to jest woda tonująca albo tonizująca. Nie chcę zakładać okularów, bo później mi się robi tutaj taki odcisk. Dlatego je tak trzymam w powietrzu, ale zrobię to i będę trzymać. Woda tonizująca, nawilżająco kojąca, cera sucha, odwodniona, śliwka kakadu, jaśmin i mango. No dobrze, że założyłam te okulary, bo nawet nie wiedziałam, że tu są takie trzy składniki. I to jest produkt naturalny. Śliwka kakadu. Aha, to ja ją mam tutaj. Tak, w tym olejku RMS. To jest taki eliksir nocny, który ma sprawić, że skóra będzie jak u 20-latki. Coś w tym jest. Tylko ta śliwka, ten olejek ma taki specyficzny zapach. A to właśnie. Oj, jak pięknie pachnie. Nie czuć tutaj tej śliwki kakadu. Ale pięknie pachnie. Jak oranżada Helena. Ja jej nie piję, ale mój mąż pije, więc wiem dokładnie, jak ona pachnie. Więc ciekawa jestem, czy mi się ten tonik sprawdzi, ale myślę, że będzie odpowiedni. Czy ja czegoś tutaj nie pominęłam? Ach, kupiłam sobie nowe papiloty, bo moje stare... Teraz tutaj wyciągnę. Tutaj mam jeden, właśnie zdjęłam moje papiloty, spałam dzisiaj w nich i zobaczcie, co się dzieje z papilotami po dłuższym stosowaniu. Nie wiem, czy to widzicie, druty wystają i one są tak zagięte, że oczywiście zahaczają się o włosy. Muszę wszystkie te papiloty powyrzucać, więc kupiłam nowe. Tak, bo w tej gąbce jest, wiecie, drucik, tak żeby te papiloty o tak zawinąć, jak tutaj jest pokazane na tym zdjęciu. Więc mam nowe papiloty i po raz pierwszy w życiu kupiłam sobie spinki. To są fryzjerskie, chyba tak powinnam powiedzieć.
nigdy nie miałam. A może się przydadzą właśnie przy takim nawijaniu włosów, tak żeby, wiecie, takie sekcje sobie porobić, bo nieraz nawijam, wiecie, takie pasmo, no tutaj znowu mam proste, kurczę, ja ciągle o tych włosach mówię, więc jak nawinę sobie cienkie pasmo na taki papilot, to zrobi się taki bardzo mocny lok, a jak chwycę taką grubszą, no to są mniej skręcone, ale chyba to jest takie bardzo logiczne, nie wiem, po co ja Wam to mówię. Tak, i to chyba, ach, nie, to jeszcze jedna rzecz, chyba, nie wiem, czy coś pominęłam, bo ja zawsze wszystko sobie tu układam, a jeszcze mam tutaj kosmetyki, którymi się malowałam, właśnie, dzisiaj też Wam o czymś powiem. Nie powinnam kupować, ale będąc u córki spróbowałam takie masło do ciała Dermedic. Zrobię Wam zbliżenie, bo tutaj wszystko jest chyba, nie wiem, po francusku napisane. I ona stosuje to masło na swoją skórę, ale ono jest przeznaczone dla dzieci. Mówiła mi, że też jest wersja dla dorosłych. Natomiast mnie urzekł zapach i, no i kupiłam właśnie tę wersję dla dzieci. Ach, jaki to jest piękny zapach i on trwa na ciele przez całą noc. Nawilżenie jest niebywałe, może nie wszystkim pasować, bo koszulka przykleja się później do ciała, ale no, ja, mi to nie przeszkadza, ja muszę mieć mocno nawilżoną skórę, a teraz ostro też pracuję tą szczoteczką, czyli szczotkuję swoje ciało na sucho, gdzieś tam odstąpiłam, bo miałam peelingi i chyba rozmawiając ze znajomą albo z Wami, już nie pamiętam, mówiłam, że gdzieś ta szczotka jest tam w koszyku z poduszkami, leży przy łóżku, przy tapczanie i mogłabym to robić i tam są też moje ciepłe skarpety. I ostatnio jak szukałam właśnie ciepłych skarpet, to chwyciłam za tę szczotkę i powiedziałam sobie nie, czas zacząć ją używać. Więc kiedy przed kąpielą wyszczotkuję tak mocno skórę, to jednak te wszystkie kosmetyki, które później nakładam, lepiej się wchłaniają. Ale tak czy siak, to masło ma bardzo taką zbitą, gęstą konsystencję i bardzo mocno natłuszcza też skórę. Ale myślę, że tak, wiecie, zimową porą to nie jest jakiś problem. Dla mnie przez cały rok skóra może być lekko klejąca. Oczywiście to po nocy znika. No wiadomo, część pewnie wsiąknie w moją koszulkę nocną, czy nie wiem, w prześcieradło czy kołdrę, ale to nieważne. Ja muszę mieć właśnie taką warstwę natłuszczającą. No ale to już oprócz tego, to jest ważne, żeby Wam to przekazać, że jest ta warstwa taka odżywcza, nawilżająca, taka bardzo, bardzo przyjemna. No ale zapach jest najważniejszy tutaj. Zobaczcie, ile ja już go zużyłam, nie zobaczycie. To pachnie. Musiałabym przeczytać, jakie tu są składniki, pewnie by mi to coś podpowiedziało, ale to nie pachnie tak, wiecie, dzidziusiem. To jest takie, Jezu, ja nie potrafię tego określić, mydło, puder, no takie mięciutkie, cieplutkie, otulające, no w kółko to samo będę mówić, tak jak nie potrafię określić zapachu, to tu nie ma wanilii, tu jest taki zapach typowo kosmetyczny, tak, taki pudrowy, ciepły, ale jednocześnie taki relaksujący, że od razu, wiecie, te powieki się zamykają. Naprawdę, to ja tutaj nie zmyślam. On tak koi zmysły, koi właśnie skórę i jeszcze, wiecie, na tą koszulkę szlafrok i włączyć sobie, nie wiem, na przykład dobrą książkę. Bardzo dużo książek przeczytałam, przesłuchałam, wysłuchałam. Mam Wam wiele do polecenia. Nie wiem, gdzie je wcisnąć, ale na pewno do nich wrócę. No, naprawdę, świetne książki.
Teraz przypominam sobie na prędce tytuły i pewnie pomylę te tytuły, ale właśnie po takiej kąpieli, po wypilingowaniu, po szczotkowaniu na sucho, ten cudownie pachnący balsam i telewizja, jakiś film czy książka i po prostu żyć, nie umierać, żyć, zapomnieć o całym świecie i wtedy jest bosko. Także koniecznie sprawdźcie sobie. Niestety nie jest to tani balsam. Ile tutaj mamy? 225 ml. Ja chyba zapłaciłam za niego 50, między właśnie 50 zł a 60. Ale na pewno można go znaleźć gdzieś, bo ja go kupiłam też, właściwie to mi go córka kupiła w chyba Superfarm. Natomiast na pewno przez internet będzie taniej. I mówię tu o moim makijażu, a kamera się wyłączyła, więc jeszcze raz. No oczywiście mam to złotko na powiece, ale wyjęłam taką starą paletę. Większość tych cieni jest niedostępna, bo ja je kupiłam wiele lat temu i powyciągałam z takich odrębnych paletek i włożyłam sobie tutaj, może któreś z Was sobie przypomina początki YouTube'a, no gdzieś tam powiedzmy 6, 7, 8 lat temu, jak popularne były cienie z make-up Geek. Kto to pamięta? Ręka do góry. Ja oczywiście też tu w tej swojej paletce mam takie trzy cienie, ale chciałam Wam powiedzieć, że grzebię w tych moich szufladach, żeby no, zacząć zużywać te wszystkie kosmetyki, żeby nie kupować nowej kolorówki, to zresztą Wam już o tym mówiłam. No i znalazłam tutaj takie kosmetyki, które były kiedyś tak bardzo popularne, jak na przykład ten bronzer z Inglota, to jest numer 505. Wszystkie youtuberki go polecały i ja wtedy oczywiście chciałam koniecznie go mieć i kupiłam. I róż z rozświetlaczem też z Inglota i to jest numer 204. No i jakieś cienie, tutaj jest bardzo dużo cieni właśnie z Inglota, które dzisiaj użyłam, a i trzy cienie z takich pojedynczych paletek z Estée Lauder i z Guerlain. Tak, jeśli dobrze pamiętam, bo nie są one opisane. I nawet mam taki róż, który ma może już kilkanaście lat. Ja go zostawiłam, bo to jest pierwszy mój taki kosmetyk drogi, kupiony na Allegro, więc nie wiem, bo to wiecie, taki wkład, może to jest był wymienny wkład. I to jest Guerlain, przepiękny róż. Z taki bardzo rozświetlający, ale niestety nie powiem Wam, jak on się nazywa, chociaż tutaj może coś przeczytam. Myślę, że go już może nie być w sprzedaży, ale postaram się go tutaj rozszyfrować i zostawić Wam link pod spodem. Chociaż ja go dzisiaj nie nakładałam, tylko nałożyłam właśnie ten 204 z Inglota i ten przepiękny brąz właśnie też z Inglota, taki chłodny, ale nie brudny. Mam go dzisiaj, ale to tak wiecie, przy mojej kamerze to tylko mogę Wam poopowiadać, bo niewiele zobaczycie. Więc tak, sięgam po takie stare moje zbiory, z którymi się nie rozstanę, bo to są takie, ja mam taki jeden cień, mam nadzieję, że go mam, który kupiłam sama jakieś. No, kiedy pojawiły się kosmetyki, takie były wyspy, Lancôme, wiecie, Dior i nie było wtedy jeszcze takich właśnie perfumerii, tylko powstały takie wyspy w domach towarowych jeszcze chyba wtedy. I wtedy kupiłam sobie po raz pierwszy cień z Lancôme, taki brązowy. Ja go już nie używam, bo on może mieć z 10, może nawet kilkanaście lat. Nie wiem, kiedy pojawiły się te kosmetyki w Polsce, ale mam do niego taki sentyment, bo pamiętam, że zapłaciłam jakąś tam, wiecie, większą kwotę i później tak się zastanawiałam, za co ja zapłaciłam, czy ten cień był warty tego, oczywiście go tam w połowie zużyłam. No i dobrze, już na zakończenie tylko Wam powiem, że grzebię też w swoich pomadkach i przepięknie wygląda ta pomadka, a to jest dr Irena Eris i to jest pomadka numer 606 Vintage
Pink, tak, 606. No, ja nie potrafię określić tego koloru. No nie wiem, jak to określić. I ona jest taka półmatowa, więc oczywiście błyszczyk z Sephory numer 10. I taki całkiem inny dzisiaj jest makijaż na mojej twarzy i nawet mi się podoba. On jest dosyć intensywny, ale to tylko na potrzeby nagrywania filmu dla Was. Tak. No to już wszystko, co chciałam Wam przekazać, takie nowości. Część będę testowała, no i bardzo jestem ciekawa, jak ta kostka mi się sprawdzi. Czyli kostka, szampon w kostce. Mleko, miód, owiew. I roztacza się tutaj tak piękny zapach, właśnie taki też cieplutki. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Czekam na Wasze komentarze. Może jakiś kciuk, najlepiej w górę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.